Dzień dobry Państwu, jak to się mówi, z tej strony Jan, tego i także pozdrawiam wszystkich widzów, niewidzów i tutaj o, na dzień dzisiejszy spożywam sobie o zupkę mleczną, bo tak zostałem w innych krajach nauczony, żeby takie zupki pojadać. A tu teraz dla was pokazuję kwiatuszki, jak to się mówi, święte, bo nie jakie inne. Tu obrazek Pana Jezusa, który mnie przeciętnie uratował od wszystkiego życia. I tutaj, to raz. Druga sprawa, jeszcze wam... I druga sprawa, jak widzicie, kwiatuszki tutaj go, zupka mleczna, jest pożywna i tutaj. I Pana Jezusa, no, jak to się mówi, na szczęście, że został pokrzyżowany na krzyżu. To wszystko by było na... jakby na chwilę dzisiejszą. A tu... A tu was... A tu was pozdrawiam, jak to się mówi, z zagranicy. Co w miarę mogłem zrobić, jakie zdjęcia, nie zdjęcia tutaj go. Także macie Państwo lwiątka, nie lwiątka tutaj go. No, trochę było mi trochę trudno, jak to się mówi, bo trzeba było się ukrywać po lesie i w lesie. Ale na dzień dzisiejszy to jest piękny, ładny widok. Macie Państwo całość i tutaj. O, teraz jak na ten, to wiesz, i syn za to tymi rękoma macha. O. Nie, nie teraz. Potem wiecie, jak powiesi. Teraz. Będzie rozmawiał, a on będzie rękoma machał. Teraz pani Tereska się wypowie na temat, że syn wrócił do domku. Dobry wieczór Państwu. Bardzo witam Państwa z zadowoleniem i z Matką Boską, z krzyżem Pana Jezusa. I życzenie składam dla Pana Jezusa i dla wszystkich ludzi od Pana Jezusa, żeby ten Pan Jezus ludziom dopomógł ze wszystkich stron. I Pan Bóg dał tutaj te choroby, żeby Pan Bóg zniósł, żeby Matka Boska, do jutra ja będę się modlić, Matko Najświętsza, dopomóż i weź te chmury od nas, odrzuć, Matuchno Najświętsza, błagam Cię na litość Boga, ale pomóż, żeby te ludzie po prostu byli zdrowe, i nic im Matka Boska krzywdy żeby nie zrobił. Jezu, przysięgam Ci. I na całe życie swoje oddaję dla Ciebie w ręce. Matko, Najświętsza, ale pomóż, żeby dla ludzi krzywdy nie zrobić. Matko, zlituj się i objaw ten cud, żeby ja się pomodliła, a na jutro to Pan Bóg objawił ten cud. Przysięgam Ci, Jezu, i to zrób, żeby ludzie wiedzieli, że ja chcę pomóc, że mam u Boga łaskę. Matko Najświętsza, zlituj się nad nami, wszystkimi, nie tylko nade mną, ale nad ludźmi, a ja tylko będę się modlić dla Tobą, Matuchno Najświętsza. Błagam Cię.
I Ty, Jezu, jesteś ukrzyżowany. Za nasze grzechy cierpisz tak. Matko Przenajświętsza, ale weź, Matko, przyczyń się za wszystkimi ludźmi. I żeby ja rano wstała i Pan Bóg objawił cud, żeby to wszystko spłynęło. Żeby Ty, Matko Najświętsza, była zadowolona, a my Ciebie będziemy na ręcach nosić. Jak ja Cię, Matko Boska, przysięgam Ci na litość Boga i kłaniam się do wszystkich ludzi, ale po błogosławie Ty, Jezu, wszystkich naród, żeby ten Matka Najświętsza przysięgła dla Was wszystkich, otoczyła te całe, wszystkie choroby, żeby Pan Bóg dopomógł dla ludzi ścierpieć. Żeby to wszystko po prostu spłynęło. Błagam Cię, Matko, i objaw ten cud. Niechby ludzie zobaczyli, że ja po prostu ubłagałam Cię, Jezu. Tak, Matuchno Przenajświętsza, ja Cię błagam. I Ty pomóż dla mnie, nie tylko dla mnie, bo ja Cię błagam, ale pomóż dla wszystkiego narodu, żeby ten naród tak jutro wstał, wszystko było zadowolone, zielone, żeby było, żeby Pan Jezus obłagał. I mnie Ojca i Syna i Ducha Świętego, Matko, weź to w ręce i pomóż to, zrób to moje przysięgi, bo przysięgam Ci, na całe swoje życie Ci oddaję, ale pomóż. Błagam Cię i ludzie, weźcie w opiekę to wszystko, żeby Matka Boska objawiła ten cud. Żeby mnie Pan Bóg dopomógł. I po prostu Wam życzę, weźcie to wszystko w ręce, że Matka Boska Wam objawi ten cud, bo ja będę prosić. Zlitujcie się Państwo i błagam dla Was. I w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Weź, Matuchno, w opiekę nas wszystkich, kogo tylko Mata przy sobie jest. Dobry. Teraz pozdrów przedziennie bezdomnych. Bezdomnych pozdrów. A wy, ludzie nieszczęśliwi, które są bezdomni, nie mają kawałka chleba ani mieszkania, bo dlatego jeszcze będę się kłaniać dla ludzi. Pomóżcie dla tych ludzi. Nie tylko sobie pobogaciliście się bardzo, sobie mieszkania porobili, samochody, to zadowolone, bo on ma samochód. Nie, Jezu, samochód, Pan Jezus chodził boso i po prostu, bo tak Pana Jezusa było stać, bo Pan Jezus ofiarował wszystko dla ludzi, a sam chodził, nieugolony był, nic, bo ja bardzo, jak Pan Jezus się urodził, to ja malutka byłam, ale tatuś mnie nauczył wszystkiego i ja się modliłam. Tatuś, przyszło Boże Narodzenie, klękał z nami, brał nas na kolana i się modlił. I zawsze powiedział, dzieci, będziemy się modlić, żeby ten Pan Jezus za nas cierpi, ale błagam dla Jezusa na wszystkie swoje biedy. Matko Boska, opiekuj się mną, daj mi zdrowia trochę. Błagam Cię na litość Boga. A dla Was, Państwo bezdomni, niech Pan Bóg Wam tyle pomoże, żebyście byli zadowoleni z całego życia. Do widzenia i szczęścia, zdrowia. 100 lat dla Was, Państwo, życzę, które oglądają moje słowa.